Kamera Miedziowych Faktów odwiedziła piłkarzy Chrobrego Głogów, którzy rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej piłkarskich rozgrywek pierwszej ligi. W okresie przygotowawczym piłkarze z Głogowa zagrają aż 6 spotkań, z tego 5 u siebie. Na wyjeździe z GKS-em Katowice w Wałbrzychu oraz na własnym stadionie z Miedzią Legnica, Górnikiem Polkowice, Błękitnymi Stargard, Wrocławską Ślęzą i Świtem Skalwin. Jak będą wyglądały przygotowania, pytamy trenera drużyny Iwana Dziurdziewicza. Intensywna praca. Ten okres przygotowawczy według mnie nie może się różnić zbyt mocno od tego, co zrobimy dzień. Także nie możemy się najeść na miesiąc do przodu. Musimy jeść dobrze, dziennie, bardzo dobrą porcję, żebyśmy mieli siłę grać. Także na pewno ten okres mamy więcej zajęć pod kątem profilaktyki, prewencji tych urazów, bo zmieniamy boiska, teraz jest boisko sztuczne, także na pewno to wymaga dodatkowo od nas pracy nad urazami, profilaktyką oraz przygotowaniem fizycznym odpowiednim, ale to wszystko jest po prostu kompleksowe i musimy to wszystko robić dzień. Ten sezon dla Chrobrego rozpoczął się fatalnie. Po 5 kolejkach Głogowianie mieli na swoim koncie 0 punktów. Na szczęście potem było już lepiej i na koniec jesieni zespół uplasował się tuż nad strefą spadkową. Ta druga część tej rundy na pewno bardziej udana. Jesteśmy, jakby nie było, nad kreską po tej jesieni. Co gdzieś psychicznie na pewno daje jakiś niewielki komfort, więc na pewno troszkę inaczej się na pewno przez tą zimę pracuje i z pozytywnym nastawieniem na pewno do tego podchodzimy i wierzymy w siebie przede wszystkim. Tak jak mówimy, koncentrujemy się teraz na ciężkiej robocie i wierzymy w to, że na tą wiosnę stawimy czoło wyzwaniu i podołamy. Bardzo ciężki okres, ale mówię, tutaj praca, liczy się ten proces i cała ta droga. Nie jesteśmy tylko, ja osobiście nie jestem trenerem, który tylko i wyłącznie patrzy na wynik. Negatywnym wynikiem, potem już lepszym. Na pewno to jest taka baza i siła, która na pewno jest optymistyczna mentalnie. Także na pewno jak dodamy dobrą pracę i dobre przygotowanie, na pewno to będzie skutkowało dobrym wynikiem. W obserwowanym przez nas treningu udział wzięli też ci młodsi zawodnicy Chrobrego, którzy na co dzień trenują w akademii, a w przyszłości mogą stać się pierwszoplanowymi postaciami tego zespołu. Wierzymy w nich, w akademii. Akademia też jest zmotywowana, bo widzimy, że ta współpraca ma przyszłość. To na pewno jest dobry kierunek i uważam przyszłościowi, nie tylko dla naszego klubu, ale ogólnie dla Polski. Szanowni Państwo, zawsze staramy pokazać się Państwu kulisy i to też robimy tym razem. Jesteśmy na stadionie Chrobrego w Głogowie, a za moimi plecami znajduje się tunel, przez który normalnie wybiegają piłkarze Chrobrego na mecze pierwszej ligi. Za moimi plecami znajduje się też murawa, równa jak stół, pięknie przygotowana do wiosny, do piłkarskiej wiosny w Głogowie. Przyznam szczerze, sam chętnie przebrałbym się i wybiegł na boisko, ale piłka to nie same przyjemne rzeczy. Przed piłkarzami Chrobrego bardzo trudna, mozolna i ciężka walka o utrzymanie, przynajmniej na taką się zapowiada. Ale jak przypominam sobie trenera Iwana Dziurdziewicza z boiska, to jest to prawdziwy fighter. Pewnie ten gen walki zaszczepi swoim piłkarzom i Chrobry naprawdę powalczy o to utrzymanie. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.